Marek Jakubiak jest obecnie posłem na Sejm, ale zarówno w roku 2020, jak i w przyszłorocznych wyborach w 2025 roku będzie ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzedni wynik nie był dla niego szczególnie dobry, zdobył 0,17% głosów, ale nie zraziło go to i także w roku 2025 zamierza powalczyć o prezydenturę. Dzisiaj więc przyjrzę się jednej z jego wypowiedzi, która trochę mnie zaskoczyła. Postanowiłem więc pogrzebać w historii. No i okazało się, że niekoniecznie pan poseł Jakubiak mówi rzeczy zgodne z prawdą. To piwo już jest, ale teraz jest kluczowe pytanie. Czy będą wyborcy? Dlatego, że ma pan za sobą takie przykre dosyć doświadczenie. Jedną kampanię prezydencką, gdzie zyskał pan 33 000 głosy, to się przeliczyło na 0,17%. Tak, to prawda. Wtedy pamiętam, hasło było takie, że głosujemy na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, prawdopodobnie wygra. I ja sam namawiałem moich wyborców, oni to na pewno pamiętają, do głosowania na Andrzeja Dudę, ponieważ on miał znacznie większe szanse ode mnie na bycie prezydentem. Można by więc powiedzieć, że Marek Jakubiak zachował się dosyć szlachetnie, widząc, że prezydent Andrzej Duda ma szansę na zwycięstwo w pierwszej turze, chociaż akurat sondaże z roku 2020 wcale tego nie potwierdzają. No ale już abstrahując od tego, załóżmy, że faktycznie pomyślał, że Andrzej Duda może wygrać z Rafałem Trzaskowskim w roku 2020 już w pierwszej turze, więc zdecydował się przekazać mu swoje poparcie. Wszystko właściwie brzmiałoby całkiem dobrze, gdyby nie to, że internet nie zapomina. Posłuchajmy więc, co 10 dni przed wyborami w roku 2020 mówił Marek Jakubiak na swoim kanale na YouTubie. Są prawe, natomiast nie mogę powiedzieć, komu przekażę głos, czy w ogóle, bo ja cały czas zakładam, że cuda się zdarzają i w drugiej turze czarny koń może być na przykład. Coś może się stać po drodze i co pytam wtedy? Być może Marek Jakubiak zmienił zdanie później i na 3, 4 bądź 5 dni przed wyborami udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie. No to spójrzmy na to, jak odpowiedział na pytanie dziennikarza 4 dni przed wyborami w 2020 roku. Ja mam takie pytanie. Dlaczego warto postawić krzyżyk przy pańskim nazwisku? No ja myślałem, że te 20 minut monologu pana już przekonało. Proszę pana, przede wszystkim, że w Polsce brakuje racjonalności. Idzie potężny kryzys, wszyscy o tym wiemy. Pytam się, kto nas z tego wyprowadzi. Niech pan popatrzy po kandydatach i niech pan powie, który z nich uczciwie pracował. Uczciwie to znaczy fizycznie, normalnie pracował i zarabiał pieniądze dla siebie. Który? Ostatnią szansę na udzielenie poparcia Andrzejowi Dudzie Marek Jakubiak miał w piątek poprzedzający wybory, bo wtedy też zaczynała się cisza wyborcza. Marek Jakubiak ostatni dzień kampanii spędził w Częstochowie, gdzie zaapelował: liczę, że nie zapomnicie, że Marek Jakubiak będzie waszym miejscem na postawienie krzyżyka. Zapewniam, że wyprowadzę z Pałacu politykę i przywrócę godność urzędu prezydenta. Nie znalazłem żadnego dowodu na to, że przed pierwszą turą wyborów Marek Jakubiak udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie. Faktycznie zrobił to przed drugą turą, no ale to nie miało już wpływu na jego 0,17% głosów w pierwszej turze. A zatem dzisiaj, odpowiadając na pytanie dziennikarza, Marek Jakubiak minął się z prawdą.